sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców standardowo, nie tylko Anvil Włocławek, bo Szymon Szewczyk to mój gość. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. I chcę powiedzieć, że Szymon Szewczyk to jest postać, która nie tylko jest utożsamiana z koszykówką we Włocławku, ale koszykówką w wydaniu nawet nie tylko polskim, ale i również międzynarodowym. Nie wiem, czy jacyś znajomi we Włoszech będą oglądać? Nauczyłeś coś polskiego kogoś na Półwyspie Apenińskim? Tak, jest wielu znajomych i nie tylko tam. Są znajomi też i w Rosji, i powiedzmy we Włoszech, w Niemczech. Gdzieś tam czasami ludzie do mnie piszą, więc dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na tym razem bardzo krótki program. Myślę, że nie będzie krótki, znając Szymona. Myślałem, że się przywitasz teraz po niemiecku, po rosyjsku, po włosku. Jeszcze jedna uwaga, czy wyjaśnienie tematu dla kibiców. Prosiliśmy w ostatnim czasie, poprosiłem o nazwę dla tegoż programu i chcę powiedzieć, że nazwa została wybrana, ale jeszcze stara scenografia, więc nie będziemy zdradzać. Natomiast powiem Wam, że to jest chyba już 15, 20 wywiad, który tutaj robimy i Szymon jest pierwszym człowiekiem, który przyszedł i przestawił stół. No tak, no po sobie, bo inni przychodzili po prostu po to, żeby zrobić wywiad i stąd uciec, a ja przyszedłem po to, żeby z Tobą porozmawiać. Nie, myślę, że też inni przychodzili, żeby porozmawiać. Bardzo ciekawe rozmowy w ostatnim czasie wychodziły. I nie tylko w ostatnim czasie. No ale widzisz, ale stół innym przeszkadzał, a ja chciałem czuć swobodę i wygodę, patrząc. A że Ty jesteś gabarytowo duży mężczyzna, to musisz się tutaj dobrze dostosować. Ale idziemy w tym samym dobrym kierunku. Ta rozmowa będzie na pewno wyjątkowa. Szymon, no to co, lecimy, zaczynamy z grubej rury, nie będziemy tutaj się buziakować po policzkach. Wal, jak Tyson Gołotę. Dawaj. Jak Gołota Boła. Niechaj będzie. Dziadek emeryt, powiedział o sobie Kamil Łączyński. To jeżeli on jest dziadek emeryt, to ty jesteś kto? Nie wiem, pensjonariusz działu, można powiedzieć, geriatrycznego. Ewentualnie. Jak się z tym czujesz? Ja się czuję z tym rewelacyjnie. Ja nie mam z tym naprawdę problemu. A to, że niektórzy mi gdzieś tam wypominają cyferkę, a że jesteś stary, a że jesteś, nie wiem, łysy, a powiem Ci szczerze, że tak od dobrych kilku lat, jak już słyszę właśnie te właśnie teksty i tak dalej, na początku jeszcze się denerwowałem. Może mnie to gdzieś tam trochę, znasz mnie, ja tam duże rzeczy biorę z poczuciem humoru, ale gdzieś to mnie troszeczkę drażniło, troszeczkę mnie to denerwowało. A na którym etapie cię denerwowało? Kiedy to było? W szczególności jak chciałem podpisać nowy kontrakt. To wtedy mi bardzo często wypominano właśnie że to, już że, masz. Tak, że już mam tyle lat, no wiesz, no już jesteś wiekowy, że coś tak dalej. Ale to jest pewna sinusoida. Jesteś młody i podpisujesz coraz wyższe kontrakty i później w pewnym momencie te kontrakty też są chyba coraz niższe, tak mi się wydaje. No więc to zależy, ale okay. to nawet nie chodzi o to, bo ja rozumiem, kiedy można podnieść różne kwestie, ale no to podnoszenie tej kwestii wiekowej, gdzie ja wydaje mi się, że w miarę udowadniam, że ten wiek naprawdę nie przeszkadza aż tak bardzo chyba w graniu na wysokim poziomie. Więc później jak znowu to słyszę, to tak znowu się zastanawiam, mówię, czy nie ma czegoś innego, jakiegoś podpunktu, którego można by było się czepić, jak na przykład po pierwszym mistrzostwie miałem, że tak powiem, łokieć. Ale może właśnie Szymon nie ma. Zrozumiałem i tyle. Dlatego mówię, skoro nie ma, to po co się czepiać, mówię, jakiejś takiej kwestii, gdzie później człowiek naprawdę, nawet patrząc na same cyferki, tak można powiedzieć to matematycznie, cyferki naprawdę uważam, że są niezłe. Nie patrząc na wiek, patrząc no właśnie, po prostu... Może właśnie nie ma innego aspektu, więc jakby można się bardzo łatwo przyczepić, bo to jest taki bardzo powierzchowny obraz, ale rzeczywiście w gruncie rzeczy my, ludzie, ogółem ludzie, patrzymy powierzchownie. To niestety tak to bywa, ale cieszę się, bo mam inne argumenty, że tak powiem, po swojej stronie i też ich używam. Dobrze, a powiedz... Chociaż nie zawsze jestem taki, że wiesz, w pewnych rzeczach jak gdyby cały czas tak musi być i tak dalej. Już widzę po sobie, że nie męczę się z pewnymi tematami, po prostu sobie je odpuszczam i tyle. A powiedz, czy to jest troszkę tak, że odkąd wróciłeś do Polski, 2014 rok, czyli łatwo licząc, miałeś wtedy 32 lata, czy już wtedy się mierzyłeś z tym, że Szymon Szewczyk to jest koszykarz, użyję sformułowania, za górką? Czy nie. Czy jeszcze nie, czy od którego momentu? Nadal tak nie czuję. Ja wiem, że nadal nie czujesz, tylko pytam, czy jakby mierzyłeś się z opiniami środowiska, że już wtedy... Wiesz co,
Powiem tak, nie mam Facebooka, nie mam Twittera, co nie, mam Instagram, jak to zapraszam serdecznie, Szewc82, większość ludzi, którzy oglądają. Szewc on tour, te sprawy. Tak, Szewc on tour, dokładnie, bo to są, wiesz, to są takie gdzieś tam hasztagi, gdzie człowiek akurat ma jakiś flow, jakąś wenę i po prostu sobie coś gdzieś wrzuci. Natomiast rozumiem, że w dzisiejszych czasach internet rządzi światem, tak? Opinia publiczna jest przerzucona do internetu, na Facebooka, tak, na różne fora i tak dalej. Nasza brzytwa. Nasza. No nasza, no bo tutaj wrocławska mówię, no nasza, no nasza brzytwa. Ja to doskonale rozumiem, że bardzo łatwo jest czasami napisać opinię, kogoś się lubi, kogoś się nie lubi. Ja to doskonale rozumiem. Ja też wszystkich nie muszę uwielbiać, wszystkich ludzi na tym świecie nie zadowolę. Czy swoją postawą, czy swoją osobą, czy nie wiem, wyglądem, cokolwiek i tak dalej. Nie jestem w stanie. Więc od pewnego czasu przestałem się tym przejmować i nie chodzi o to, że jest mi to obojętne. Sorry za wrażenie, że zlewam to. Nie. Mhm. Jest kwestia bardziej tego typu, że nie zaprzątam sobie głowy... pierdołami. Dokładnie, takimi rzeczami, na które ja nie mam wpływu, bo ja nie mam wpływu na to, że ktoś sobie usiądzie gdzieś, zacznie klikać i nie wiem, akurat ma zły dzień, bo nie wiem, dostał, strzelam, pałę z matematyki, a to się wyżyje na Szewczyku, bo akurat mi się przypomniało, że rzucił 0 punktów. A to takie proste, 0 punktów, tak. Wiek, nie nadaje się. Nie nadaje się, do wymiany, co nie? No, ale ostatnio na przykład jak graliśmy w Toruniu na memoriale Wojtka Michniewicza, zgadzam się. Rzuciłem 0 punktów z Ostrowem, gdzie mogłem trafić, coś tam, ale pamiętam asysty, pamiętam zbiórki, pamiętam pomoc. Ja na przykład, ja siebie rozliczam z tych. To, że akurat nie trafię, nie rzucę, to nie wynika z mojej samooceny tego, czy ten mecz był dobry w moim wykonaniu, czy zły. Oczywiście, fajnie w statystykach, tylko że tak jak powiedziałeś, ludzie patrzą powierzchownie, ludzie patrzą, nie wiem, na telegazecie. Szewczyk 0, znowu. Znowu źle zagrał. No, to prawda. Natomiast to jest też ciekawe zagadnienie. Trochę widzę, będziemy skakać po tych tematach, ale ten wiek gdzieś będzie się przejawiał. Natomiast to tak jest, że przecież każdy koszykarz chce trafić do kosza. No, rzucając piłką kierunku obręczy, chcesz trafić. Czasem po prostu nie wpada. Natomiast lepsze byłoby, w cudzysłowie, rozliczanie z tych wszystkich innych rzeczy. Dobra zasłona, pomoc w obronie. Dlatego zbiórka. Mówię, ludzie nie mają pojęcia o zaawansowanych statystykach. Czasami, pamiętam doskonale jeszcze w Wenecji właśnie, pierwszy raz się spotkałem z jak gdyby statystykami takimi bardzo złożonymi. To były przebiegnięcia, to było zabieranie swojego zawodnika, to były właśnie zasłony dobre postawione, złe, off-piki, wiesz, różne takie, naprawdę to było tak rozbudowane i wtedy to dawało ci obraz tak naprawdę aktywności danego zawodnika na mecz. Mogłeś czasami mieć 20 punktów na mecz, a aktywności miałeś tam naprawdę co kot napłakał. Przysłowiowo. A czasami mogłeś mieć 5 punktów, a tych wszystkich rzeczy różnych innych, które zrobiłeś dla zespołu i na przykład ten mecz bardzo dobrze ci wyszedł, bo było widać, że jest ciebie pełno wszędzie, dobrze robi zasłony, zastawiasz, zbierasz, podajesz, ścinasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy trenerzy, pamiętam, na to właśnie patrzyli. Nie patrzyli na statystykę gołe. Punkty, zbiórki, asysty. No okej, fajnie, to jest wiadomo, to jest ta podstawa. Ale oni sobie rozbudowany taki program mieli, gdzie to mi się naprawdę zaimponowało i podobało. Tutaj z Igorem troszeczkę inny był, że tak powiem, model tego punktowania naszego, ale to też jest dobre, bo to też właśnie pokazuje, jak bardzo jest aktywny zawodnik dany w danym spotkaniu. Pamiętam taką historyjkę, Steve Kerr, trener Golden State, zawołał do ławki Stephena Kerrego, i który miał fatalną noc. Strzelecko. I pokazał mu, wyliczył mu, zobacz, robisz oczywiście inne możliwości technologiczne, więc pokazał mu natychmiast na wideo, jeszcze z ławki, zrobisz to dobrze, to dobrze, to dobrze, tu pomagasz, tu jest okej. Rzucaj dalej, no po prostu zaczniesz trafiać. I to było takie pyk. Nie pamiętam meczu, no to było 3-4 lata temu, ale dokładnie tak to, na takiej zasadzie to zadziałało wtedy. No dlatego mówię, to, że akurat trafiasz czy nie trafiasz, to jest też kwestia, wiadomo, on jest typowym rzucającym, jest rozgrywający, który może sobie sam przekozłować piłkę lub ewentualnie dostanie jakiegoś stagera i wiesz, i rzuci.
czy szybkiego ataku i tak dalej. Kiedy jesteś wysokim zawodnikiem, tak naprawdę ta piłka dociera do ciebie gdzieś tam po dwóch, trzech podaniach. Nigdy nie ma, że tak naprawdę to jest jedno podanie i od razu dostajesz tą piłkę. Bardzo rzadko się to zdarza w dzisiejszej koszkówce. Ale jeżeli jest pozycja i powiedzmy trafiasz na 40%, to jeżeli dostaniesz 4-5 piłek, no to ten raz, dwa razy powinieneś trafić. Dobry masz mecz 3-4 razy. Masz coś, no to powiedzmy jedziesz dalej. Jeżeli widzisz, że to nie jest twój dzień, no to nie będziesz, ja osobiście nie będę forsował tego nie wiadomo ile razy, bo to nie ma sensu. Wolę wtedy wykreować kogoś innego, zrobić dobrą zasłonę, gdzieś zebrać, powalczyć na tablicy. A jeżeli ktoś inny w zespole ma akurat tak zwany dzień konia, dajmy to paliwo. Niech po prostu, niech cały czas to nazywamy do wystrzelania magazynku. Mhm. Jeżeli nie trafi dwa razy z rzędu cokolwiek, no to wtedy ewentualnie możemy przejść na co innego. A jeżeli ktoś ma akurat taki dzień, bo pamiętam kiedyś takie też spotkanie właśnie mieliśmy z Koszalinem, przyjechaliśmy do Torunia, Quintelwood. Pierwszą połowę tak najchętniej to nasza czwórka by stanęła z boku, masz piłkę, rób sobie co chcesz. Koleś rzucił 20 chyba kilka punktów w pierwszej połowie. Czarował, robił co chciał z przeciwnikami. Naprawdę wyszliśmy na prowadzenie, plus my tam się dołączyliśmy trochę i ten wynik oscylował w okolicach tam 20-25 punktów chyba na przewagi. I nagle, że tak powiem, kiu w drugiej połowie uszadł. Nie było prądu. I całe szczęście, że myśmy wtedy podgonili. Nie zrobiliśmy tak, jak powiedziałem, że żeśmy stanęli z boku i rób sobie co chcesz. Tylko żeśmy cały czas byli aktywni i potem jak z niego zeszło powietrze, no to my cały czas pociągnęliśmy to i wygraliśmy, a w Toruniu, pamiętam, było bardzo ciężko wygrać. To taki ładny, ładny wątek, ale powiedziałeś fajną rzecz, że Wysoki jakby później troszeczkę uczestniczy w akcji, a teraz... Kończącej, mówię o kończącej. Tak. A teraz mi się to się troszeczkę tak skojarzyło z takim szerszym obrazem. Czy to nie jest tak, że generalnie w dzisiejszej koszykówce, no ty masz tą optykę ponad 20-letnią, to w ogóle Wysoki już trochę mniej jest uczestniczący w akcji ofensywnej, bo jednak akcent został bardzo mocno na przestrzeni dekad przesunięty. Coraz mniej jest takich typowych, starych, ciężkich centrów, którzy dostają piłkę, żeby sobie tam pomaglować, 10 razy pokazować. Tego już nie ma właściwie. To tak opóźnia, że to jest dzisiaj już niemożliwe. I trochę też ty, no nie trochę, tylko po prostu przeistoczyłeś się. Ja pamiętam ciebie młodego, 99 rok, Szczecin. Szymon grający właściwie jako chyba niski skrzydłowy wtedy jeszcze momentami. Czwórka bardziej. Ale, ale o mobilności i możliwościach latania nad koszem bardzo, bardzo dużych. Dzisiaj jesteś już takim typowym klasycznym centrem. Chciałeś powiedzieć starym, co? Nie, dobrze. Niech będzie, ale to wszystko wiesz. Wszystko w ramach pozytywnego obrazku. Czy to też jest tak, że ty widzisz różnicę? I pytanie zupełnie na serio, czy czasem zastanawiasz się, jeżeli to jeszcze miałoby na przykład się tak zmieniać 5 lat, czy ileś, to ja bym już nie dał rady, no, już nie przypasowałbym się do tego. Znaczy wiesz co, widać nawet jeżeli chodzi o statystyki, tak jak mówisz, te zaawansowane, które gdzieś pokazują mapę rzutów kiedyś. Kiedyś były, tak jak mówisz, rozdzielone pomiędzy strefą tą podkoszową, półdystansem, w szczególności gdzieś powiedzmy taki midrange, czyli powiedzmy tak między trumną a trójką, tak po bokach. Co nie? KD shot. No, powiedział, to był KD, niech to będzie nawet Nowicki. Michael Jordan to miał zawsze w największym... Tak, tylko że Michael to robił po koźle, a tutaj mówię tak, wiesz, tyłem do kosza, to mówię, to był właśnie Dirk Nowicki po pick and rollu, no to wiadomo, Karl Malone, wiesz, to były te mniej więcej taki midrange, gdzieś i z reguły jeszcze, że tak powiem, o tablicę. Natomiast dzisiaj tak naprawdę to jest albo trójka, albo wjazd na kosz, pomoc i oddanie i znowu trójka. I tak naprawdę te właśnie rzuty z pół dystansu tak odeszły, można powiedzieć, do lamusa. Jest ich bardzo, bardzo mało. A granie tyłem do kosza typowo też jest ciężkie ze względu na to, że już wiesz, są rotacje, są zony, są jakieś podwojenia i tak dalej. Więc to też nie jest łatwe i wtedy z reguły się szuka gdzieś tych rozwiązań obwodowych. I nawet dzisiaj w NBA, tak jak patrzysz, zobacz,
90% wysokich chyba rzuca za trzy, tak można powiedzieć. Rzadko który nie rzuca. Nie rzuca. Więc no, tak się ta koszykówka zmienia, i nie tylko europejska, ale również i... Więc pytanie zupełnie na serio do Ciebie. Czy Ty czujesz, że jeszcze jest okej, okay, że jakby odnajdujesz siebie na parkiecie? Tak, w porządku? Ja, jak widać, mi to nie przeszkadza. Ja, jak najbardziej, ja wiesz, ja swego czasu grałem przodem do kosza w szkole, w reprezentacji Polski. Grałem na pozycjach właśnie, gdzie grałem z piłką, musiałem latać. I teraz to, że czasami gdzieś tam się uknę pod koszem, zdobędę 2 czy 4 punkty, mówię ogólnie, ja nie mówię, że w każdym spotkaniu, gdzieś spod kosza, bo wykorzystam swoją przewagę fizyczną, to jak najbardziej. Pamiętam w zeszłym roku nawet, grając w GTK Gliwice, pojechaliśmy do Polfarmy i też walczyliśmy jak gdyby o play-offy, o nieutrzymanie, wiesz, mecz na styku, o coś. Naprzeciwko mnie, pamiętam, wyszedł ten taki chudy Amerykanin biały. Furstinger, dokładnie, który grał w GTK wcześniej. Pierwsze trzy akcje. Pick, roll, otwarcie, dostaje piłkę, kończy. Otwarcie, piłkę, dostaje, kończy. Z jednej strony, z drugiej. Nie miał szans. Po prostu fizycznie jak gdyby mi nie ostał. To można powiedzieć, rozumiesz, że przez następne chyba 12 minut ani jednej razy nie dostałem tej piłki? Dlaczego? Właśnie to samo pytanie po przegranym meczu zadałem moim zawodnikom małym. I co odpowiedzieli? Zapomnieliśmy? No, też chcieliśmy, że tak powiem, coś sobie rzucić. A ja mówię, no to proszę bardzo, rzucaliście, mówię. I wyliczyłem im statystyki, pokazałem im dokładnie, a przede wszystkim interesowało mnie to, że przegraliśmy to spotkanie. Więc mówię, no to panowie, macie to, że chcieliście się dołączyć. Mówię, jeżeli jest jakiś element, w którym jesteśmy lepsi i tak dalej, nie chodzi tutaj o mnie akurat. Jesteśmy, mamy gdzieś przewagę, to wykorzystujmy go do bólu. Bo w następnym spotkaniu tego elementu już nie będziemy mieli i nie będziemy mogli z tego korzystać. Więc jeżeli dzisiaj jest taki, a nie inny plan, to róbmy to. I tak jak zadałeś mi pytanie, tak jak najbardziej, na razie się odnajduję, bo mam już to doświadczenie i widzę, gdzie jest ewentualna przewaga, gdzie ewentualnie ta piłka powinna zostać skierowana. Jeżeli akurat ja mam tą przewagę, to ją będę wykorzystywał. Czy to jest taka zakamuflowana odpowiedź w tym kontekście, żeby też kibice troszkę może zrozumieli, że ty nie będziesz się pchał na pewno już na pierwszy plan, że wtedy, kiedy będziesz czuł moc, czasem są takie mecze, ja pamiętam mecz, oj, albo bodajże Le Mans, albo Ventspils, kiedy Szymon, szedłeś już do obrony, piłka poszła, przechwyciłeś na kilka koziołków, był taki bazerek na koniec trzeciej kwarty. Pamiętasz, czasem po prostu tak jest, że, bo to w chwilę też było wcześniej, trafiłeś jedną trójkę, drugą trójkę, czasem jest tak, że wychodzi, łapiesz ten flow i wpada. Natomiast jak tego nie ma, to też nie będzie konieczności, żebyś forsował siebie. Nie będę forsował, dlatego... I mogą być po prostu sytuacje takie, której ktoś to zobaczy na telegazecie, chyba tam 2-5-5 koszykówka, nie wiem. Nawet nie pamiętam, ale pamiętam, że tam jest goła statystyka, wiesz. No. Właśnie, i będzie Szymon Szewczyk 2, albo 3, albo 5, albo 0. To żeby nie wyciągać zbyt pochopnych, daleko idących wniosków. Dlatego wiesz, no jeżeli taki człowiek, który patrzy tylko na telegazetę i z telegazety, że tak powiem, żyje tylko wynikiem, to tak naprawdę jaki z niego jest kibic? No jest cała, poczekaj, jest cała generacja kibiców, którzy po prostu już no, mają 70 lat, a uwielbiają koszykówkę i patrzą przez ten pryzmat. Nie Więc mają, ja do nie was mają, zwracam nie mogą... się, spójrzcie na to troszeczkę większą, złapcie większą perspektywę, popatrzcie na skróty, popatrzcie na mecz, jest dostępny w mediach, są dostępne zdjęcia. I nie wyciągajcie wniosku, bo tutaj nie chodzi tylko o moją osobę, ale również o innych zawodników. Bo czasami będzie tak, że jeden zdobędzie 20, inny 15, inny 10. Potem to się zmieni, kto inny, że tak powiem, będzie na piedestale. Może będziemy mieli takiego zawodnika, który będzie zdobył non-stop po 20 punktów i oby tak było, tylko żeby to było na takiej zasadzie, że to będzie, wiesz, wypracowane zespołowo, a zespół, żeby na tym tylko zyskał, bo to jest najważniejsze. Nie liczą się indywidualne, że tak powiem, popisy i indywidualne statystyki. Liczy się wynik zespołu. Jeżeli masz zdobywać 20, ale będziemy dostawali wszystko, że tak powiem, w ryja po 2, po 4, to lepiej zdobądź 15, wykreuj kogoś innego i wygrywajmy te spotkania jednym, dwoma nawet. Bo ja wolę wygrać niż, że tak powiem, przegrać. Chyba każdy woli wygrać, no, mimo wszystko. Wiesz co? Nie każdy. Zaufaj mi, że przez te właśnie kilkanaście czy już kilkadziesiąt lat kariery
Spotkałem się również z takimi ludźmi, którzy ponad wszystko, że tak powiem, przecież ja rzuciłem 20, mam 7 zbiórek, 3 asysty, no mam super mecz. I patrzysz na wynik no i mówisz, no i tak naprawdę możesz być mistrzem, że tak powiem, ostatniego zespołu i tak naprawdę nie pójdziesz nigdy dalej do Euroligi, nie wiadomo gdzie jest. Tylko nadal będzie, że tak powiem, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, Alvin Young dokładnie, że loser is always gonna find a way to lose the game. I taka jest prawda. Przetłumaczysz dla naszych kibiców? Google Translate i jedziecie. Dobra, wrzucimy napis na dole. Nie no, chodzi o to, że no, drużyna, która przegrywa... Przegrani zawsze znajdą powód, żeby przegrać mecz. Zawsze, tak? I to zawsze znajdą powód, wytłumaczenie na to, bo przegrali mecz, albo, że tak powiem, znajdą sposób na to, żeby przegrać wygrany mecz. To ładne. Koszykarski Buffon podoba Ci się? Nie Buffon przez... Buffon przez 2F i z wielkie litery. Aha, mówisz? Nie wiem, ciężko mi... 5 na 10? 5 na 10, 10 na 10 mówisz? No pytam o skalę. Podoba Ci się taka ksywa, bo taką znalazłem w internecie. Mówię o Tobie oczywiście. Żeby... Ja zdaję sobie sprawę. Wiesz co, pierwszy raz jestem i jakoś nie przemawia. Dobrze. Stary, ale jary. Takie sformułowanie. No już prędzej, bardziej po polsku. Dobrze. Długowieczny Szymon. Oby tak dalej. Matuzalem? Nie, no już nie idźmy w tym kierunku. Dobrze. No i szewc jak wino. To po każdym. W każdej udanej trójce czytam na Twitterze szewc jak wino. Tak, właśnie się zastanawiałem, czy ewentualnie nie zacząć jakiejś może kolekcji win szewc. To by było niezłe. Ale jest też sformułowanie odgrzewany kotlet. I to jest fantastyczny wątek, który wyjaśnił trener. Lubię, uwielbiam. Kotlety? Mielone czy schabowe? Jakiekolwiek. Odgrzewane? Schabowe z ananasem. A, ale to takie słoneczne wolałbym. Na przykład z piersi kurczaka w cieście naleśnikowym i na przykład jajko sadzone. Nie, klasyczne schabowe z ananasem. Nie. Szymon. Świnia. Odgrzewany kotlet to jest wątek, który wyjaśnił fantastycznie trener Frasunkiewicz, bo to jest bardzo pejoratywne określenie, a trener Frasunkiewicz powiedział, że to jest fantastyczne określenie. W ogóle super sytuacja, kiedy trener sprowadza zawodnika, w cudzysłowie swojego, tego kogo zna, wie czego się spodziewać, i ten zawodnik gra w koszykówkę normalnie i jakby nie ma nic złego w tym, że ktoś wraca do klubu, czy gra dla tego samego trenera w innym klubie, bo to po prostu pokazuje, że koszykówka jest na pierwszym planie, bo ktoś bierze zawodnika sprawdzonego, ktoś bierze zawodnika, na którym można polegać. Jakby takie transfery kibice zawsze powinni oceniać pozytywnie, a nie negatywnie. No wiesz, kibice oczywiście oczekują tego, że nagle sprowadzi zawodnika, który w zeszłym sezonie zdobywał nie wiadomo ile punktów, nie wiadomo w jakiej lidze grał, czy w jakim zespole i jest on i tak dalej. No a przede wszystkim nie ma 39 lat. Tylko, że tak jak powiedziałeś, mamy troszeczkę środowisko pomieszane kibiców. Ja nie mówię tutaj do tych, którzy mają 70 lat, chociaż też można powiedzieć, bo to oni bardziej będą pamiętać, że ja z Przemkiem, żeśmy grali w jednej drużynie w Szczecinie. I to było ponad 20 lat temu. I to jest ta kwestia. Natomiast ci młodzi, których jeszcze wtedy nie było na świecie, nie możecie się wypowiadać na ten temat, bo nie znacie całej pełnej historii tego właśnie, ile lat znamy się jak gdyby, mimo że oczywiście za sobą nie przepadaliśmy, bo graliśmy w przeciwnych drużynach, mimo że darzyliśmy się szacunkiem, na kadrach się znaliśmy i tak dalej. No ale no niestety, no potem było tak, że albo Przemek grał w innej drużynie, wiadomo, w Trójmieście, albo potem już został trenerem, tak, więc jak już został trenerem, też nadal miał u mnie pełen szacunek, bo nawet z jednej strony cieszyłem się, że dostał pracę, chociaż bardzo wymagające jak gdyby. Miał polski skład, ale widziałem, że robi z tym składem naprawdę fajne rzeczy. Fajny projekt, trochę to lat zajęło, nie było tam, widziałem, jakiegoś ogromnego ciśnienia, wiesz, na medale, na cokolwiek. Ludzie zdawali sobie sprawę, czyli ten management, gdzie tak naprawdę są. I według mnie Przemek w tym elemencie wykazał się rewelacyjnie. Potem był sezon, gdzie wiesz, dostał trochę więcej pieniędzy, mógł na transfery sobie pozwolić i tak dalej, i tak dalej.
ale wszystko to, co było, to było naprawdę robione z głową. No, w jednym roku akurat no, stanął jak gdyby na naszej drodze po złoto, więc z całym szacunkiem dla niego no, trzeba było go wyeliminować i tyle. I zdaję sobie sprawę, że ja do tego też tak podchodzę. Wiem, że robił tak zwany research, czyli sprawdzał mnie pod kątem jeszcze mentalnym, czy się nie zmieniłem, czy nagle właśnie coś mi nie zaczęło, nie wiem, odbijać i tak dalej. To wiem, że zasięgnął słowa i cieszę się to, że ludzie przekazali mu te informacje i widać te informacje te prawdziwe, bo wiele słyszałem różnych rzeczy na swój temat. I to też dlatego podchodzę do pewnych rzeczy po prostu z dystansem. A jeżeli jest jakaś kwestia niedogadana, to lubię ją wyjaśniać. I to wyjaśniać jak gdyby od razu na miejscu, bo ci, którzy tak naprawdę mnie znają, rozumieją, że ja nie mam problemu naprawdę ze światem zewnętrznym, a ze mną można tak zwanie konie kraść. To ładne. Potwierdzam. Aż czujesz jakiś stres, że wracasz do Włocławka? Troszkę tak. Bo ja rozumiem oczekiwania. Kibic we Włocławku jest dosyć specyficzny. Tak? Ci ludzie naprawdę chodzą tutaj na koszykówkę już x lat. Mówię x, bo niektórzy chodzą 5, niektórzy 10, niektórzy chodzą nawet 50 lat. Więc... No 50 lat nie chodzą w Włocławku na koszykówkę. No ale... No... Bardziej 30... Jeżeli no ktoś tak, no od ale... początku, to 31. 31? 90. rok powstanie klubu, wcześniej no, było oczywiście. Ale wcześniej to, były zupełnie. Jakieś, no, wiesz, tak, no, okay. Inne. No to wiesz, o to mi chodzi, tak powiedziałem, mówię i 50 lat, bo się znajdą tacy ludzie, którzy gdzieś tyle lat chodzą. I oni pamiętają, wiesz, te wszystkie dobre, złe momenty. I zeszły rok, do którego ja rozumiem, że ciężko się wraca, tak? No spaść z konia, tak? Dwa złote medale, brąz. Pandemiczny, tak ja go jakoś biorę. I nagle, że tak powiem, cały czas są rozbudowane gdzieś te nadzieje, to wszystko. No i zeszły rok, 13 miejsce Włocławka. Tak. Ja z jednej strony się cieszyłem i to nie mówię tutaj na zasadzie takiej, że dobrze, niech ich tam będzie. Nie, ja się cieszyłem, że mówię, że byłem przed Anwilem. Bo w ostatnich latach ciężko było być przed Anwilem, ale mi się udało z drużyną z Gliwic. I wracając tutaj, zdawałem sobie sprawę, że odbudowanie wizerunku, bo tak to nazwijmy, odbudowanie tej wiary, tego momentu, w którym się znajdowała ta drużyna, wiadomo, gdzieś jest to, potem jest pikowanie i znowu można chodzić na ten szczyt, że nie będzie łatwe, że będziemy gdzieś cały czas pod takim bacznym okiem tych właśnie wszystkich kibiców. Tych naprawdę prawdziwych kibiców, tych pseudoznawców, bo też są tacy. Tych również, których pamiętam kiedyś nawet nazwałem, tak zwany kibic sukcesu. Jest sukces, jestem kibicem, o Jezu. W każdym klubie to jest. Jak najbardziej, ale mówimy tutaj o konkretnie, bo też tacy ludzie są i ja to rozumiem, bo tak właśnie, tak jak powiedziałeś, jest to w każdym klubie. Natomiast w większości cieszę się, że ci ludzie jednak patrzą właśnie z większą perspektywą na to. Rozumieją, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest idealnie, bo sport ma to do siebie, wiesz, żeby wygrać mistrzostwo, no to okej. Okay. Po pierwsze musisz zbudować naprawdę fajną drużynę. Mówię fajną, charakterologicznie, atletyczną, biegającą, wiadomo, z jakimś talentem koszkarskim też by fajnie było. Ale do tego jeszcze, najważniejsze jest zmęczenie, brak kontuzji, zgranie szczęścia. Zespołu, trochę szczęścia, wiesz. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy Florence faulował Kamila w półfinałach. Piąty mecz. Gramy tutaj. Iwan rzucił trójkę, a Kamil poszedł na zbiórkę i dostał jeszcze z łokcia. To są właśnie, mówisz o tym szczęściu. Mógł to zagwizdać. Tak, mógł zagwizdać to przewinienie
mógł nie zagwizdać. I według mnie tutaj mieliśmy trochę szczęścia, że akurat to zauważył, bo Kamila zachowanie było rewelacyjne. Poszedł na zbiórkę, widać jak mu zależało. I to przewinienie eliminujące wtedy Florenza z parkietu pozwoliło nam na wygranie według mnie tych właśnie półfinałów, bo Zielona Góra miała wielki problem z przeprowadzeniem. Łukasz Koszarek, mimo że jeszcze wiadomo było to parę lat temu, ale już miał te półfinały, że tak powiem, w nogach. Już naprawdę było widać. Każdy inny zawodnik już mieli dosyć tego wszystkiego. Przemek Zamojski też już biegał, nie wiedział co. I to było widać po nich, że oni już są naprawdę zmęczeni. A my cały czas byliśmy napędzani też poprzez naszych kibiców, bo to tak naprawdę to jest coś niesamowitego, jak się gra i kiedy się czuje to wsparcie. Więc powiedziałeś właśnie o szczęściu. To jest takie coś, że czasami się przyda. Teraz, żeby odbudować, znowu wejść na tą dobrą ścieżkę, trzeba czasu. Ja nie mówię od razu, że my zdobędziemy mistrzostwo, czy my zdobędziemy medal, ale na pewno będziemy szli w dobrym kierunku, bo widzę, jak to jest układane przez Przemka, jak pracujemy i nawet na początku transfery, można powiedzieć, że nie zachwycały. I tu nie mówię, żeby ktoś się obrażał z chłopaków, bo oczywiście też kibic we Włocławku jest przyzwyczajony właśnie do wielkich transferów, a to tak naprawdę myśmy sprowadzili drużynę tak nie do końca wiadomo, bez wielkich nazwisk, oczywiście... Ktoś z głodem gry, ktoś na początku kariery... Dokładnie, ktoś gdzieś odkopany, no... Ktoś tak jak odgrzewany kotlecik, jeden czy drugi, co nie? Mhm. Więc patrząc na to, to na tym papierze to nie wyglądamy jakoś wow, tak? Bo mówię obiektywnie, ale to co widzę na treningach, zaangażowanie tych chłopaków, jak gramy, jak cały czas rośniemy w siłę, naprawdę napawa mnie optymizmem. Jeżeli do tego dojdzie naprawdę już fajne zgranie i do tego mam nadzieję, że w końcu znajdziemy, nie wiem, to już nie wiem jak to nazwać, czy mojego backupa, czy ja będę jego backupem, bo... Myślę, Szymon, że jak ten wywiad zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, to już ten drugi center w zespole będzie. Mam nadzieję. Także już jest, chciałbym... już jest, trenuję z tobą. To mam nadzieję, że tak właśnie będzie, bo dlatego też powiedziałem, no to są, wiesz, to są zbudowanie zespołu i potem jeszcze dochowanie całości, jak gdyby całej rotacji przez cały sezon, no jest bardzo ciężkie. Czasami to są wypadki, powiedzmy, no, tak jak ktoś ci się wpakuje. Brak szczęścia? Brak szczęścia, dokładnie. No, ale ile miałeś takich upadków w karierze? Całe mnóstwo, raz się zdarzyło. No tak, dokładnie. Tylko że bardzo rzadko ktoś, że tak powiem, na tą rękę, że tak powiem, się wpakował fizycznie. Ale no to powiedziałem i całe szczęście i bardzo dobrze, że w tym sezonie Anvil też bardzo fajnie podchodzi właśnie do spraw medycznych, co nie? Czyli każdy z nas jest przebadany, tak samo mnie przebadano, doktor się mnie pytał co, gdzie, jak, powiedział mi, które partie mniej więcej mięśniowe są słabsze, na których partiach ja muszę trenować, do tego jest Śledziu, Hubert Śledziński, który jak gdyby stworzył program, tak bym to nazwał, stworzył program, przez który mamy przez te kilka tygodni jakby przejechać, potem wiadomo będzie kontynuacja, do tego jest Masi i Mateusz i wiesz, i to cały czas gdzieś jest jak gdyby pilnowane przez tych dwóch panów, no plus do tego wiadomo konsultowane też z Przemkiem, bo czasami tak jak nawet biegamy jakieś długości, coś wiesz, lekką atletykę, to też zdaję sobie sprawę, że no nie przebiegnę tak jak wszyscy, że tak powiem 5x5 i to na pełnych obrotach, ale też nie odstaję od grupy, bo powiedzmy ostatnio przebiegłem raz, przebiegłem drugi raz, trzecią kolejkę mi odpuścił Hubert i powiedział czwarta i piąta biegasz normalnie. Ale ja wiem, że dojdziemy normalnie do tego, że będę też biegał 5, tak? I tu nie jest kwestia tego, żeby zajechać, żeby pokazać, tylko do tego, żeby mądrze wejść na te odpowiednie obroty. I to jest fajne, bo lubię pracować z ludźmi, którzy nie idą gdzieś z schematem jakimś, tylko myślą nad tym, co robią. Drodzy kibice, jakbyście nie wiedzieli, to była odpowiedź na pytanie o stres Szymona. Czy czuje stres przed
przed powrotem do Włocławka. Ja cię znam, wiem, że ty się lubisz dookoła wszystkiego poruszać w tematach, ale bardzo zgrabnie nam to wyszło. Szymon, czy ty masz coś? Nie zamykaj się. Nie, ja się nie zamykam. Się. Czy ty masz coś do udowodnienia, chciałem zapytać. Czy ja, wiesz co... Pytanie bardzo otwarte. Jak najbardziej, ale co ja mogę udowadniać? Nie, powiedz mi pytam, sam. Czy ty czujesz? Mistrzostwo mam, okej, indywidualne... Nawet nie jedno. Indywidualne nagrody mam, mistrzostwo innych w innym kraju mam. Owszem, no nie wiem, nie zagrałem w NBA, byłem bardzo blisko, no ale raczej to już się nie zmieni. Ja bym nie nazwał tego udowadnianiem czegoś, sobie czy komuś. Dobrze. Bardziej chodzi o to, że skoro nadal mam z tego satysfakcję, skoro nadal z tego czerpię radość, to dlaczego mam to porzucić? Ja nie mówię o porzucaniu. Dlatego mówię. Ja nie muszę nic udowadniać. Ja po prostu czerpię z tego radość i to jest dla mnie największa, bym powiedział, motywacja do tego, żeby dalej sobie pracować. To, co teraz powiedziałeś, to też musi trafić na odpowiedni grunt, bo takie dwie historie mi się od razu przychodzą do głowy. Ostatni wywiad Łukasza Koszarka, nie wiem, czy czytałeś? Nie. Sprzed kilku dni bardzo taki fajny wywiad z gościem, który też już gdzieś tam jest pewnie na końcówce kariery, ale jeszcze ma w sobie tą chęć, taki nawet powiedziałbym może troszkę młodzieńczy wigor, bo on też już swoje w życiu wygrał i on sobie zdaje sprawę, że z Legią nie będą walczyć o Mistrzostwo Świata, tylko no, na tyle, na ile można, ale też chce pomóc trenerowi, który go wychowywał, prowadził do koszykówki. Mhm. Pozdrawiamy Wojtka Kamińskiego. A z drugiej strony pamiętam taką wypowiedź Sejda Hajricza, który lata temu, będąc tutaj w Włocławku, powiedział, że on już też nie musi nic udowadniać, bo on tu jest już tyle lat, że kibic go... I powiedział to też w normalnym takich... ubrał to w dobre słowa, że on jest już tu tyle lat. Kibice go znają, wiedzą, czego się on, co on może dać temu zespołowi, czego się po nim spodziewać. A zostało to odebrane bardzo negatywnie, z tego co pamiętam, że no jak, halo, kapitan, on był wtedy kapitanem, że on co, nic nie musi udowadniać. Wiesz, o co mi chodzi. Więc ta odpowiedź zawsze musi trafić też na dobre wyjaśnienie, bo to mogą kibice odebrać też, czy odbiorcy, kibice mogą odebrać, że już mu się nie chce, już mu się skończyła taka wewnętrzna ambicja, aspiracja. Dlatego powiedziałem, że nie mówię tutaj o ambicjach, bo ambicje jak najbardziej, ale to nie jest tym motorem napędowym, którym ja się kieruję. A czym się kierujesz? Kieruję się tym, że nadal mi to sprawia przyjemność. Mhm. Uwielbiam wygrywać, uwielbiam rywalizować, lubię pomagać. Oczywiście nikomu się nie wpierdzielam, czy w taktykę, czy w filozofię i tak dalej, bo tutaj nie jest ta kwestia. Ale jeżeli komuś mogę coś podpowiedzieć, czasami rozmawiam z chłopakami w trakcie treningu, przed treningiem, po treningu, cokolwiek podpowiem im. Czasami jest to kwestia koszykarska, czasami jest to bardziej kwestia mentalna, zaangażowania. I nie mówię tutaj tego na zasadzie, wiesz, alfy i omegi, ale sprawia mi to przyjemność. Chcę widzieć później gdzieś tam nagle jakąś, nie wiem, akcję, cokolwiek, wiesz, że zrobi tak zwane po mojemu, a ja mu tylko podpowiedziałem, czytaj to, zrób tak, zobacz, bo takich akcji ja już przeżyłem 10, 20, 100, 1000, dokładnie. Więc mniej więcej wiem, jak się zachowują obrońcy i wiem, jak się powinien się zachowywać człowiek w ataku, tak? I to jest o tyle fajne, że potem jak on przyjdzie, zbije ci piątkę i powie ci dzięki, to jest chyba najlepsze takie, wiesz, takie podziękowanie w twoim, jak gdyby, kierunku od danej osoby, więc tego typu rzeczy są, ale żeby coś udowadniać, wiesz, tyrać non-stop i tak dalej, nie mam tego w sobie, nie mam, ale to nie jest też kwestia tego, że mi się nie chce. Jakby mi się nie chciało, to bym dzisiaj, że tak powiem, nie przerzucał kilogramów, nie był na parkiecie, nie walczył, to co nagrywaliśmy dzisiaj też, nie walczył z trenerem Grzegorzem Korzanem pod koszem. Jakby mi się nie chciało, to bym nie wziął też od Grzesia tego bumpera na ostatnią kolejkę, bo już widziałem, że Grzesiu miał już dosyć. Ja mówię, dawaj, ja teraz z nimi się pomasuję. I to było na takiej zasadzie, że chcę pomóc, więc wiadomo, jakbym miał na to wywalone, to bym
odszedł albo cokolwiek. A nie, zależy. Czyli zależy mi na tej organizacji, zależy mi na tych chłopakach, na ich rozwoju, na tym, żebyśmy razem szli pomału do przodu. Bo też jestem częścią tego całego mechanizmu. Mentor, szatnia, wsparcie, takie hasła sobie zapisałem. Tak, no to wyjaśniłem Ci teraz. Czasami jest to kwestia, wiesz, muzyki na siłowni czy w szatni, rozluźnienia atmosfery. No bo taka jest prawda, muzyka to też. Muzyka i twój JBL to jest temat na odcinek jakichś kulisów pojazdu. Ale zobacz, sami nawet do mnie piszą, czy mogą pożyczyć JBL-a. Tak, jak najbardziej. Oni wiedzą, że jest kwestia tylko napisania do mnie, mogą. Ja powiedziałem, rozwalicie, nie ma problemu. To jest jedynie kwestia pieniędzy, tak? Ale rozwalicie, to nie będzie po prostu i tyle. Ja mówię, więc szanujcie to, jeżeli chodzi o muzykę. Czasami są, że tak powiem, nie wiem, owoce, czasami jest coś przyniesienie, coś innego. Wiesz, coś rozładowania tej atmosfery. Bo przychodzimy tutaj i też nie chciałbym, żeby to było, wiesz, na zasadzie takiego robotyzmu. Automat, co nie? Przychodzę, robię, wychodzę, przychodzę, robię, wychodzę. Ja to nazywam zawsze do chłopaków, mówię, jak tam mówię dzisiaj, trytyt, trytyt. Czyli wchodzę tryty, wychodzę tryty i tyle. Ale nie, tutaj tego nie ma, ale czasami też podchodzę i były już tam ze dwie czy trzy sytuacje, kiedy podchodzę do niego, danego zawodnika i mówię, posłuchaj, jeżeli cię nie chcę, to idź, bo mówię, ja nie mam ochoty biegania, robienia czegoś tak dalej, jak ty masz, że tak powiem, odpierdzielać mi takie rzeczy. Mówię, szkoda mi mojego czasu. I to mówię jako ja, jako najstarszy zawodnik, bo były takie sytuacje i powiedziałem jasno. Ja mówię, jak ci się nie chce albo coś, to odpuść, bo mówię, ja nie będę zapierdzielać za nas dwóch. To ty powinieneś zapierdzielać za mnie i za siebie. A wkurza cię czasem to młodsze pokolenie koszykarzy? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, ale to jest pozytywne. Nie mówimy o zespole Anwilu teraz, ogólnie, wiesz co, bardzo często spotykam się z taką też nie tylko opinią, ale też widzę, że jestem, więc powinienem dostać. Należy mi się. A czemu on ma, a ja nie mam? A nie wiem, no według mnie pierw zapracuj, zrób coś. Pokaż, że ci zależy. Pokaż, udowodnij, że tak powiem, że jesteś lepszy czy cokolwiek. I wtedy nie o tyle, co możesz żądać, co nadal możesz poprosić. A niektórzy są bardzo roszczeniowi i to mnie zastanawia, że tak powiem, skąd to się wywodzi, bo ja już teraz tak powinienem mieć to i dostać. Jeżeli powiemy, że wywodzi się z pokolenia, to wyjdziemy na... Bo Szymon, jesteśmy mniej więcej w jednym wieku, więc wyjdziemy na dwóch starych tetryków, którzy tutaj sobie narzekają. No, słuchaj, zawsze możemy zrobić lożę szyderców. Loża szyderców. Kolejny program. Jest kolejny odcinek. Myślę, że bym miał niezłe wzięcie. Zwłaszcza z takim polotem i humorem. Nie, ale też trafiają się jednostki naprawdę pracowite, trafiają się jednostki, które chcą gdzieś zajść. Oni uważają, że oni coś zrobią, niektórzy uważają, że zrobią coś, wiesz, miesiąc, pół roku, rok i już gdzieś tam będą na topie. Ale może oni nie wiedzą, bo nie mogą wiedzieć, bo mają 20, 22 lata, 20, tam nawet 4 to jest młody zawodnik, więc nie mogą tego wiedzieć. No tak jak dziecko, jak ma 15 lat, to nie wie, że... Tak, dlatego są właśnie takie osoby, powiedzmy, jak ja czy Kamil, potrzebne w zespole, które tonują pewne zapędy, a też pomagają tym osobom, które chcą gdzieś naprawdę zajść dalej. A powiedz, skoro jakby z jednej strony ta generacja młodszych koszykarzy bywa, że cię denerwuje, to czy to też jest trochę tak, masz dzieci, ja mam dzieci, ja wiem, jaka to jest duma, jak się patrzy na swoje dziecko. Mhm. Więc czy tak samo w sensie koszykarskim jest też duma, jak patrzysz na młodego zawodnika i widzisz, że on coś fajnego robi, fajnie pracuje? Mhm. Jak najbardziej. Do takiego zawodnika nawet, wiesz co, fajnie podejść, podpowiedzieć mu czasami. To jest to, co gdzieś cię napędza. A później, jeżeli widzisz, dzisiaj nagrywamy, dzisiaj też odbyłem taką bardzo krótką rozmowę. Nie będę mówił z kim, on będzie dokładnie wiedział. I podpowiedziałem mu jedną rzecz, że jeżeli nadal będzie tak pracował, nadal będzie w ten sposób podchodził do pewnych rzeczy, to zobaczy różnicę miesiąc, bym powiedział dwa. Zacznijmy ligę, wiadomo, liga rządzi się swoimi prawami, ale tak mu powiedziałem, jeżeli nadal będziesz szedł w tym kierunku, to za dwa miesiące naprawdę zobaczysz różnicę. Zobaczysz różnicę w swoim ciele, w zachowaniu ciała, jak reaguje na przemęczenie.
i do tego, jak łatwo będzie ci się poruszać na parkiecie, kiedy zakumasz te wszystkie, że tak powiem, te detale, te, wiesz, to czucie parkietowe. Zobaczymy, trzymam kciuki. A powiedz, czy młodzież nasza, Marcin, albo czyli jeszcze... wszyscy under 30. Nie, to ty powiedziałeś, nie wiem. Nie wiem jak jak coś jestem po treningu, żebyście nie myśleli, tak? Dlatego piję kolejną wodę. Jak wodę, to pij. No. Nie dam ci już swojej, bo już zacząłem pić. Nie. Ale jeszcze mam jedną butelkę. Pytanie było. Przynajmniej chciałem zadać, próbowałem zadać. Rafał, Marcin, młodsi zawodnicy. Mamy w szerokim składzie kilkunastoletniego Kubę. Mówią ci na ty czy na pan? Panie Szymonie. Tak, panie Szymonie. Pół żartem, pół serio właśnie. Nie no serio. Możesz powiedzieć coś śmiesznego, ale no, niech to będzie serio. Tak, nie, pamiętam sytuację właśnie z kwestią właśnie głośnika i później tam jeszcze jedną, gdzie Sebastian Kowalczyk właśnie napisał na nie, panie Szymonie, czy mogę? Sebastian ma 28 lat, to nie jest takim młodym. Ale młody. Chyba 28. Ale wiesz, i odpisałem, że tak, oczywiście. Rafał oczywiście już zna mnie te kilka lat, więc wie. Ale widzę, że wiesz, taki respekt, że tak powiem, nie jest czasami wymawiane per pan, ale tak to wybrzmiewa, tak? Chociaż zdają sobie sprawę, że nie mam problemu, normalnie mogą podejść, pogadać ze mną na każdy temat. No ale per pan czy per Szymon? Nie, jest Szymon, ale tak Szymon... Czy takie bezosobowe? Tak. Nie, no jest, mówię, takie bardziej z dystansem, ale z uśmiechem. Zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o różne tematy czy o cokolwiek, mogą podejść w każdym momencie i zapytać mnie o wszystko. Ile z młodego szewca, który zaczynał profesjonalną karierę, zostało w obecnym Szymonie? Procentowo, punktowo chcesz? Co ci przychodzi do głowy? Co mi przychodzi do głowy? Zawziętość. Bo pamiętam, za młodu nie odpuszczałem. To gdzieś była ta taka maksyma i to dążenie, nie mówię do perfekcji, bo czasami też mi się nie chciało, przyznaję. Nie mówię, że byłem super jakimś pracusiem, nie wiadomo co. Czasami mi się włączał ten tryb L, lenia. Ale to nie trwało długo. Nie narzekałem zbytnio na pracę, ale wiem, że ta zawziętość powodowała, że jak sobie gdzieś tam postawiłem cel, to ja dążyłem do niego. I nawet, mówię, młody szewc, podkręciłem kostkę na treningu, kadra, COS Zakopane, biorą mnie na SOR, na pogotowie, świętej pamięci siostra warszawska, robi mi jakąś herbatkę, pamiętam, kładzie mnie na kozetce, musieliśmy czekać na zdjęcie, coś tam, lekarza nie było, i tak dalej. Wzięła mi piętę, jak mi przyłożyła, no nie powiem, trochę bolało, lekko z bólu się zwijałem, ona mówi, będzie ciężko, coś tam, to czuję, że gips będzie, no ale w końcu zrobiliśmy zdjęcie, gdzieś tam niby jakieś pęknięcie, coś. Dzwonię do rodziców, że kule, że gips i tak dalej, że Szymon w ogóle wyjeżdża. No dobra. Rano się budzę. Idę, poranna toaletka, myję sobie ząbki i tak dalej. I w pewnym momencie sobie uświadamiam, że ty, no przecież wczoraj wieczorem byłeś na pogotowiu, na SOR-ze i tak dalej, co nie? Ja patrzę, a ten gips skruszał. No dobra, no to co? Idę do kuchni po nóż. I ten gips tam rozciąłem, co nie? Patrzę, kurde, nic mnie nie boli. Normalnie mogę chodzić. Nie wiem, jak to się stało. Chłopacy potem to nazwali cud zakopiański. Nie twierdzę, że nie. Ale powiedziałem, że nie wyjeżdżam, bo skoro jestem, to jestem. A tego dnia rano wychodziliśmy na Giewont. I powiedziałem sobie, że skoro takie coś mi się przydarzyło, to nie ma innej opcji, jak będę, skoro byłem pierwszy na Gubałówce, pierwszy na Kasprowym, to też będę pierwszy na Giewoncie. Byłeś? Byłem, bo nawet pamiętam, że się ścigaliśmy na końcu. A zszedłeś? Nie, no zszedłem. Posłuchaj, nie, bez problemu naprawdę. Potem gdzieś pamiętam w strumyku, którym gdzieś tam sobie po prostu tą, wiesz, nogę jak gdyby ochłodziłem, ale nie, nic mnie nie bolało. Nie wiem, czy ta herbatka ziółkowa, wiesz, nie mam pojęcia, nie wiem.
ale ta zawziętość powodowała to, że musiałem być pierwszy i tyle. I gdzieś to dążenie do tego napędzało mnie do dalszej pracy jak gdyby nad sobą, do tego, żeby właśnie nie odpuszczać nigdy. No, bym powiedział, no widzisz, czasami jest tak właśnie, że nie odpuszczasz. Nawet pierwszy tutaj sparing, który zaczęliśmy grać z Bydgoszczą. Pierwsza piłka. Piłka leci w górę, gdzieś tam piłka leci nam nagle po tym. No i co robię? No i rzucam się na nią. W trzeciej sekundzie pierwszego sparingu w nowym sezonie. Potwierdzam, drodzy Państwo, potwierdzam. Szymon nawet przyszedł do mnie i zapytał, czy to zostało nagrane, złapane. To nie zostało, ale później, dosłownie dwie, trzy akcje później poleciałeś w kierunku kosza i tam gdzieś wyleciałeś za linię końcową. Poza kadr. Proszę? Poza kadr. Zupełnie poważnie się zrobiło, ale ta odpowiedź o zawziętości jest mocna. Wiesz co, powtarzam tą rzecz i córce Wiktorii, i synowi Emilio. Bardziej Emilio to ode mnie słyszy, no bo Wiktoria trenuje siatkówkę, więc ja o siatkówce coś tam wiem, ale to nie jest jak gdyby mój konik, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli chodzi o koszkówkę i czasami, ja rozumiem, młody ma 10 lat, nie katuje go jakimiś, nie wiadomo jakimi ćwiczeniami i tak dalej, i czasami robi 3 powtórzenia, a czasami robi 5, w zależności tego, co jest. Jedną rzecz mu powtarzam. Albo będziesz to robił na 100%, albo to nie ma sensu. Ja rozumiem, rozgrzewka, pomału i tak dalej, ale potem robimy coś na 100%, bo mówię, w meczu nikt nie będzie Ciebie oszczędzał. W meczu będziesz musiał to robić na 100%, a jeżeli nie będziesz trenował tego na 100%, to nie będziesz w stanie tego robić na 100%. Nie ma takiego 50, 100. Nie, albo jest stuwa i jedziesz cały czas tematem, albo to nie ma sensu. I cieszę się, że do niektórych rzeczy też tak podchodzi, chociaż mówię, ja mu daję czas, ja nie wymagam od niego cudów, nie wymagam od niego jakiegoś super zaangażowania, bardziej pracuję na tym, żeby to było, wiesz, krótsze, ale na pełnym skupieniu. Wszystko jasne, tak czekam, czy tu znowu te puchary będą nam brzęczeć, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, panowie remontujący tutaj nam... No posłuchaj, no wszystko jest przygotowania na nowy sezon. Pełną parą idą. Były wątki poważne, były wątki z humorem, kończymy wątkiem z humorem. Tak? Znaczy co, mogę iść coś powiercić, coś porobić? Tak, pokazywałeś wiertełka wczoraj zamówione przez AliExpress. Szymon, nie o tym, o hashtagu chciałem. Mhm. Każdy transfer jest ohashtagowany moją propozycją. Ja myślę, że mogę to powiedzieć, bo masz też dystans do siebie absolutny. Znaczy, poczekaj, dystans? Nie no, nie sięgnę cię, okej. Okay. Sięgniesz. Czwarta młodość Szymona miała być? Ewentualnie zmieniłem na trzecią. Bardzo grzecznie poprosiłeś. O drugą. Grzecznie poprosiłeś. Tak, jak najbardziej. Wytłumaczyłem ci. Nie musisz mi tłumaczyć. Poprosiłeś o drugą. No dokładnie. Młodość Szymona. Dokładnie, no bo ja drugiej nie przeżyłem, że tak powiem. A ty już mi chciałeś wlepić trzecią i czwartą. A ja mówię, chwila, moment, może druga? Pomału. Idźmy pierw. Pierwsza młodość była już kiedyś tam. Teraz już wiesz, teraz zaczynam, że tak powiem, jak gdyby nowe rozdanie, bo tak naprawdę nigdy w mojej karierze nie zdarzyło się, żebym wrócił do tego samego klubu ponownie. I to nie chodzi o to, że nie chciałem, tylko nigdy nie miałem tak, że grałem u kogoś gdzieś i znowu miałem wrócić do danego zespołu. To nie była kwestia ich wyboru, moich wyborów, każdy gdzieś tam zdawał sobie sprawę, że idzie jakąś ścieżką. Mimo że miałem gdzieś tam jakieś propozycje, miałem właśnie z Braunschweigu, pamiętam propozycję kiedyś, później Wenecja chciała, zapytała się mnie, ale że już byłem po kontuzji, to już tak troszeczkę innym torem szli, no i tak dalej, co? Miałem wrócić do Ostrowa, ale się nie dogadałem z Pawłem, więc wydaje mi się, że to jest pierwszy raz właśnie, kiedy wracam do zespołu i naprawdę podpisałem kontrakt, jestem i będę w tym zespole. Dlatego według mnie to jest dobry hashtag druga młode szewce. Niech to będzie fascynująca historia. Oby. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.